Pixar w pudełku. Idziemy do działu sztuki. Nie pokażemy wam wiele, bo wszystko jest ściśle tajne. Widzieliście już tworzenie wzorów i tekstury Arla z filmu Dobry dinozaur. W tej lekcji wy stworzycie przekonującą skórę dinozaura z wykorzystaniem wzorów, barw i losowości. Przedstawimy parę metod stosowanych w Pixarze. Na przykład diagramy Voronoja. Pokażemy, jak losowość pomaga uzyskać naturalny efekt. Będziecie umieli sami zrobić skórę dinozaura. Pracę zawsze zaczynamy od pakietu shaderów. Pakiety przygotowują ludzie z działu sztuki, na przykład Tia. Cześć! Jak tam? Mam dla was prezent. Pakiet shaderów do łapy dinozaura. Przygotowałam parę rzeczy. Materiały referencyjne, próbki kolorów i jeszcze model, żeby stworzyć pazur. Nie wymyśliłam wszystkiego. Zdaje się na was. Muszę poprowadzić zajęcia. Zostawiam wam to. Możecie pracować u mnie. Dobrej zabawy. Dziękujemy. Nawzajem. Cześć. Pakiet shaderów to zbiór rysunków i obrazów, które pomogą nam w tworzeniu skóry dinozaura. Zaczynamy na papierze, bo tak jest szybciej. Pakiety zawierają też zdjęcia, na przykład tego kaktusa. To naturalny model do odwzorowania wyglądu i struktury. Dobra inspiracja do tworzenia płytek kostnych, a to dopiero początek. Uważnie przyjrzyjmy się rysunkom. Zobaczmy, jakie cechy określiła Tia. Zauważcie, niektóre płytki różnych kształtów wystają. Musimy uzyskać ten efekt. Płytki różnią się wielkością. Jedne są większe, inne mniejsze. Większe znajdują się na twardszych obszarach, na przykład po środku łapy. Te mniejsze widzimy blisko pazurów. Tam skóra jest bardziej elastyczna. Prócz wielkości, położenia i kształtu płytek, musimy też zadbać o kolor. Tia chce, by każda płytka miała trochę inną barwę. I skóra pod płytkami ma się od nich różnić kolorem. Tworząc rozmaite wariacje losowe, musimy uwzględniać szczegóły. Na przykład niektóre płytki wystają bardziej niż inne. Pozycja i kształt płytek też muszą być różne. Dużo tu zmian. Teraz wy obejrzyjcie pakiet shaderów. Kiedy oswoicie się z pakietem, będziemy tworzyć wzory w komputerze.